co wiesz o swoim pęcherzu? Z pewnością większość z was mało o nim wie, chyba że miałyście z nim spore problemy. Dzisiaj przedstawimy kilka ciekawostek o pęcherzu, o których na pewno nie słyszałyście. Zbyt częste oddawanie moczu. Częste oddawanie moczu nie zawsze musi oznaczać problemy z układem moczowym. Zespół nadreaktywnego pęcherza może dotyczyć wielu z nas. Objawia się to w oczywisty sposób: bardzo często oddajemy mocz, zdarza się, że niekontrolowanie. Zachorowalność rośnie wraz z wiekiem i dotyczy już nawet 15% dorosłych. Wielkość pęcherza. Zastanawiałaś się, jakiej wielkości jest pełny pęcherz? Rozmiar pełnego pęcherza można porównać do piłki do tenisa. Mały pęcherz. Wiele osób, które często biegają do toalety oddać mocz, tłumaczą się, że to przez mały pęcherz. Jednak trzeba zaznaczyć, że nasz pęcherz potrafi pomdrugościć nawet pół litra płynów. Zbyt mały pęcherz zdarza się jednak bardzo rzadko, dlatego też problem częstego biegania siusiu dotyczy najczęściej infekcji czy innych problemów z układem moczowym. Czystość moczu. Na pewno nieraz słyszałaś popularny mit odnośnie sterylności moczu. Ludzie opowiadają różne historie odnośnie dezynfekowania ran z wykorzystaniem własnego moczu. Jednak prawda jest nieco inna. W pęcherzu mieści się wiele różnych bakterii, którymi można się nawet narazić. Dlatego pamiętaj, mocz nie jest sterylny. Zespół nieśmiałego pęcherza. To dość nietypowy stan, w którym mamy problem z oddawaniem moczu w sytuacji, gdy obok pojawiają się ludzie. Czyli na przykład w toalecie publicznej. Oczywiście nie oznacza to problemów z pęcherzem, z którymi należy pójść do urologa. Tutaj należy udać się do psychologa, ponieważ wiąże się to z problemami lękowymi. Czy kolor moczu ma znaczenie? Oczywiście, że ma. Kropka. W zależności od wielu czynników nasz mocz może być różnej barwy. Ciemnożółty oznacza to, że przyjmujemy zbyt małą ilość płynów, mocz jest zagęszczony. Jasnożółty, czasami również przezroczysty, oznacza, że przyjmujemy dużo płynów, mocz jest rozrzedzony. Jaskrawo-żółty, taki kolor przybiera mocz, jeżeli bierzemy witaminy z grupy B. Pomarańczowy, czerwony, czerwono-brązowy, taki kolor może pojawić się po spożyciu buraków, jeżyn czy rabarbaru, a także wtedy, kiedy przyjmujemy beta-karoten. Może to także oznaczać zwiększone wydzielanie bilirubin, co ma związek z chorobami wątroby NPMR, z kością, zapaleniem czy przerzutem nowotworu. Czerwony, czerwono-brunatny, ten kolor może oznaczać krew w moczu, schorzenie pęcherza lub nerek. Mocz przyjmuje taki kolor także podczas przyjmowania różnych leków NP, środków przeciwbólowych, hormonów płciowych, leków przeciwhistaminowych, a także nitrofurantoinu przy zakażeniach układu moczowego. Żółto-brązowy, czerwono-brązowy mocz przybiera taki kolor na skutek wypicia soku z aloesu lub wtedy, kiedy przyjmujemy biostyminę. Zielony kolor zielonkawy może informować o zapaleniu gruczołu krokowego, zapaleniu pęcherza moczowego lub zakażeniu pałeczką ropy błękitnej.
Ten kolor może wystąpić również po szparagach. Czerwono-różowy taki kolor może świadczyć o wydalaniu moczanów. Czarny, jeżeli przyjmujemy preparaty z żelaza, to bardzo możliwe, że nasz mocz będzie zaczerniony.